Właśnie, czekajcie. Albo nie, dobra, najpierw idźmy do młyna. Tu jest młyn. Live. Zobaczę, gdzie jest do oddania quest z tym za 200 orenów. Z szczątkami skrypty, ale nie widzę. A, to jest to. No, jesteśmy obok, to pójdziemy. I się sprzeda. Nie, nie mam nic. No pewnie wstawię na ety, ale tam takie zaległości, że wiesz. Dobra, na spokojnie, nie musicie pisać jakichś tam rzeczy. Przy okazji się odkryjemy. Ok. Chyba, że rzeczywiście bym miał przegapić coś. To inna sprawa. Dobra, czekajcie, czy my mamy coś u krasnoluda? Lepiej zachować czuję. Czuchan! Już mamy 2600 golda w ogóle, ja pierdzielę. A gdzie ten NPC? W środku? Jemu daliśmy. Co cię tu? Bywaj. Albedo? Tak, to rozwiązanie. To jest on? Chyba on. Jakieś wieści? Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Dawaj 200. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale... umówiliśmy się. Godny pochówek. O ty szmaciarzu, w dupę, co? Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą podziemia w kaplicy wielebnego. Co ty pieprzysz? Dawaj mi pieniądze. Jakie... co tam masz, kolego, na sel? Srebrny pierścień, mogę komuś dać, ale to sprzedam chyba, nie? To useless się wydaje. To nie ma żadnych statów. On ma meteor? Nie ma. A diament jeszcze mam. Ja nie wiem, czy te rzeczy na prezent coś serio to nosić i czekać, żeby komuś dać czy selać. Pieprze to. Trzeba będzie, to kupię. Weź jeszcze ode mnie to krzesiwo, koleż. O! Weź te szmaty. Dobra. Gdzie ja miałem iść? Przejść do krypty. Dobra, to luj z tą kryptą. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. David dał na Golibordę 5 zł. Masz teraz duży poziom toksyczności. Niedługo nie będziesz mógł pić eliksirów. Wyzerujesz toksyczność pijąc białą mewę lub medytując. Dzięki, widzu. No wiem, wiem, że się da. Ale i tak będę musiał do wieczora to akurat... tylko kurde, potki mi przypadną. Idę do młyna. Dzięki, Oskar, za 18 lat. O, witam! Oskar wrócił, to teraz Defrod. I wszyscy w komplecie, cała rodzinka będzie. Dziękuję bardzo. Dobrze, idziemy? Idziemy, tak, nie? Tu się pójdzie, luj. Dobra, idę naokoło. Witam, witam, Oskar. Godzina bez pokerka, powoli się trzęsę. No, widzę, ja też. Ale nie ma gdzie tu zagrać, nie ma żadnych śmiałków już. Wszyscy zostali opieprzeni.
Ci, co się nie chcą dać jeszcze bardziej opieprzyć, to oszuści. Niestety. Dobrze idę. Ten trochę bieganiny jest. A jest gdzie ostatni boss? Jak tego zabijemy? Ja mam na niego questa, bo ja nie pamiętam, żebym na tamtego miał, a miałem. Dziwne, ale coś gadał chyba. O gulach, ale ja myślałem, że on ma na myśli gulę. Ja wiem, w dupę. Do wieczora mam iść spać, tak? To pierwszy rozdział. Gul to mu zaraz skoczy, bo od godziny nie było pokerka. No. Dobrze mówisz, widzu, ty mnie znasz. Tu się prześpimy do wieczora. I zobaczę, czy będą te... O, pokerek. Koleżka już czeka. Dobra. Do nocy lepiej. Kurde, no i wszystkie chyba przepadną. Ale dobra, może zrobimy bez wszystkiego tego bossa. Wszystko poszło się pieprzyć. Ja pierdzielę. Dobra, idźmy. Co jest w dupę, ty random eventy? Z któryś. Da się gadać z bestią. Chodźcie tu, grupowy leci. Pety. Pety. Dobra, gdzie ten boss? Bo go nie widzę. Z drugiej strony, tak? Chodźcie tutaj, panowie, we trójkę. O ja. Nie wytrzymam, jak bardzo z kamerskim stylem jest grupowy. Mózgi też mogę babie sprzedawać, nie? Czy alchemikowi? Dobra, boss. No tak, muszę tędy. Save. Musimy zapieprzyć jaskółeczkę, bo już pół HP. A, z mobów też kontrol, okej. Gdzie boss? Gdzie bestia z Wadowic? Berberka? To jest... Nie, to jest roślina. Witam, Oskar, witam. Jak tam? Aha, jakim? 68. Mikul. Luis Mikulem, gdzie jest boss? Nadir, ej, to jest boss? Nadir? Jakiś w dupę kebab? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem,
Więc się chcę kurwa wzbogacić. Cześć, on ma stuna. Dał na Goliborda 15 zł. Ja. Jeśli chcesz poruszać się szybciej, wyciągnij miecz podczas eksploracji. Geralt będzie biegał szybciej. Dzięki. Ej, pomagają mi! Dawaj, wal go, wal go! Dead. Nie zapisałem. Nadir, wypieprzaj. Ty, zabili mi kula, ja pierdzielę, co teraz? Aj, luj. Ej, Michul umarł. Ja... Witam, witam, aha. Ty, porypane to jest. Zacząłem właśnie rękoczyn, to rozpraszanie się wszędzie, nie mogę tego kontynuować. Czekaj, co? Nie rób rękoczynu, widzu, uspokój się. Ignij lepiej, pieprzyć tego w dupę arda śmiecia. Się do niczego nie nadaje, naprawdę. Mam napite jaskółę? Mam. Co to jest? Ty, tu się level da zobaczyć. Mamy 8, okej. Okay. Zbejtujmy samego kebabiarza. I z Mikulem go, nie? Pyk, pyk. Dwa ognie, salto. I Mikul, na dwa baty go. Dawaj. No, ale nagroda jest... Uff. Nagroda moja. No. Prawie HP całe stracił. I nie wiedziałem, że on umrzeć może, widzowie. Do łowcy, no już, już. Zabiję jeszcze te pety. Może level wskoczy. Chodźcie, dymamy się. No way, grupowy coś robi. Grupowy coś zrobił. Nie, to już jest wydarzenie. To jest wydarzenie. Dawaj. Pyk. Pyk. Dobra, to do łowczego. Nie, tu. I ostatni boss to jest gdzie? No, aktualnie naprawiam i szlifuję, maluję pojazd militarny, bo się szykujemy na coroczny zlot u nas w mieście. Okej. Okay. Okej, okej. Za mało mi płacą. Fabularny? Aha, czyli już nie mogę pominąć bossa żadnego. Tak? Karta? Tak, musimy zdobyć kartę. Tak jest.
kurde, co? Nie, idę do tego, do łowczego najpierw. Co, biega szybciej? Sztupę tak samo biega ewidentnie. Zobaczcie różnicę. Nie, na grupowym chyba szybciej, rzeczywiście. Albo to złudzenie optyczne. Nie, Queen, to nie ma trudniejszego. Shradan raczej nie będzie. Kurde, no nie chowaj. Ja mu każę wyjąć, a on chowa. Na skrót. Skrótem. Gdzie łowczy? Gdzieś tu jest. Tu będzie zara. Jest. No kurde! Najtrudniejszy, no. Dobra, i teraz do tego koleżki. Cię. Witaj. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopcy. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Bardzo mi się to podobało. Może level? Ty, zobacz ile do levela. Ja nawet nie wiem ile, na oko mało. Czemu to expa nie dało? Kurde, nie da rady wbić levela? Dobra, idziemy spać do rana, skoro nie ma już nikogo do bicia. Wielebny. I co? Aha, karta. Kartę trzeba zdobyć, tak. Nie wiem od kogo. Dwie śniaczki. Trzeba by zdobyć. Co za czasy. Spokój. Co tu robi małpa? Tu jest dużo wieśniaczek. W twoim miejscu nie paradowałoby. O! Witaj, przystojny nieznajomy. To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem w tej okolicy. Lubię przyjezdnych. Taki jeden zawsze obsypywał mnie kwiatami. O kurde. Mam kwiat. Znaczy kwiat? Luj, dam jej kwiat, zobaczymy co się stanie. Schowaj to. O kur. To pierwsze. Ty. Ona nie chce. Ja pierdzielę. Schowaj to. Bukiet muszę znaleźć. Jak obok krypty? Za daleko. Bliżej do burdelu mam. Ale niech będzie, przejdę się.
U handlarza w karczmie mogę kwiaty kupić, a zerknę. Musimy kartę mieć, tak Quinto? Trzeba mieć kartę. To jest akurat dobrze powiedziane. Ty, gdzie ona była? W tej wiosce, pamiętajcie. Kwiatów tyle mama, ta wybredna nie chce. A niby wieśniaczka. Skam. Skam i skandal. Dawać roślinki. Nie wiem, tych roślinek to już tyle nazbierałem, że ja nie wiem czy pieprzyć. Ale jestem uzależniony od zbierania. Ja pierdziele. Jestem uzależniony. Może się kiedyś przyda. Co wtedy? Co wtedy? Ciężka służba. Służba, nie drużba. Dobra. Masz kwiaty, kolego? Nie, ty nie masz handlu nawet. Tu nie ma handlarza. Gdzie jest handlarz? Coś pod... Nie wygląda, jakby miała kwiaty. On ma handel? Aha, no tak. Nie, no nie ma, on ma tylko przechować. Czemu? A za... Bywaj. No nie ma kupca właśnie. Coś widziałem przez chwilę. Zoltan. Kupiec chyba nie przyszedł jeszcze. A jak nie ma kupca, to partyjeczkę. Z Zoltanem, żeby zarobić na kwiaty. Ja pierdzielę, 3 szóstki wyrzucił, nie wierzę. Nie wierzę w to. Witam Jasiek, siema. Podkręcamy. 5, 4, 3, 2. Dobra, jedyneczka i mamy wina. No nie ma tego kupca. Ja pierdzielę, no to jest po prostu. Ale to moje! Nice, ładnie, nie ma oszustw. Nice, nice, lepiej, 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 lepiej. 6 wyrzucił, oj. No. Nice. 5, 4, 4, 2, 2. No. Dobra, i teraz pytanie. Rolować tylko to jedno, wyrzucić 4, coś w dupie, nie? Pierdziele, typu skandal. Oczywiście. 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 Truja na truje, nie? Dobra, nice, kureczka. No nie będzie. No nie mów, żeby wyrzucić dwie jedynki. Boże, jak nie wytrzymam. No ta gra tak ciągnie w dół, żeby przegrywać.
4, nic? Też nic. No nie ma, mówię, tego, znaczy może przyjdzie akurat jak gramy, no, dlatego gramy. On chyba ma jakieś tam godziny respa, nie wiem. No nie wytrzymam! Ja pi... To jest po prostu nie fair. To jest w dupę nie fair. To po prostu się nie dzieje. To się w dupę nie dzieje, ja wszystko, 6, 5, 4, 3, no i luj. Ja pierdzielę w dupę. Nie wiem kiedy mamy save'a, mam to w dupie. Do odciny i te gry uinstall. Gramy w dupę w Minecrafta. Nice. Nierealny w dupę pech. To jest po prostu niemożliwy pech. Do zera już dwa razy się do zera wpieprzyłem. Ale tu jest dużo do wygrania. Ja pierdzielę. Ale tu jest... My tu możemy się odrobić i jeszcze dużo na plus wyjść. 5, 5, ale... No... No, no, no. 5, 4... Proszę, dwie piątki. 3, 2, jedna chociaż, błagam. Jedna, dobrze. Oj, z tym. Nie wierzę, w dupę nie wytrzymam. To się po prostu nie dzieje. Przecież to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. On nawet nie chce grać. Ty, on się tu zrespił w ogóle, to jest ten handlarz. Skąd on się wziął? To teraz trzeba zarobić na te kwiaty. 6, 5, 5, 2, 2. Tera do Lombardu zastawić itemki i do Zoltana się odegrać w końcu TAK z R, O, B i M, Y. W końcu zrazu obozy. Ja pierdolę. Chyba pieniądze. Dobra, ja... 3000 do wygrania. Możemy wszystko nadrobić. Tylko niech odda. Nie. 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 Nie, proszę. Dwie jedynki. Była jedynka. Boże, była jedynka. Jezusie, pomóż mi, Jezu. Tylko Jezus jest w stanie mi pomóc. Para versus trójeczka, dobrze. Prawie miał trójkę. Błagam o jedną dwójkę, błagam o jedną dwójkę, błagam.
Jest, Boże, teraz wyrzuci 3 szóstki. Jezu, czy ja oszalałem? Ja, wszystko wróciło, jesteśmy na zero. Ja pierdolę. Boże, Sara mnie naprawdę popieprzy. Sara, gruby. Bywaj. Jeszcze. Zoltan. Dobra, to dawaj kwiatuchy, idziemy. Jakieś. Jest! Storczyk. Tulipan. Stokrotka. Ma znaczenie jakie? Czemu tulipan? Najdroższe są. O nie, dobra. Środkowe to może być. Środkowe. Jak byłyby storczyki, to bym to pieprzył. A tak to ją będzie. Oznaczę sobie to. Ty, jaskółek trzeba narobić. Jaskółek trzeba narobić. Musimy wszystkie karty w grze zdobyć, widzowie. To jest powinność. Chcecie zjeść. Dzieciaki do spania. Dobra, gdzie to było? Zaraz będziemy. Jest wieśniak. Stary wieśniak. Młody wieśniak. Moje stare kości. Jak nie urok, to sraczka albo przemarsz wojska. A dzieci też mają jakieś karty? Jasper, aktywacja. Myślałam, że wszystkich rozbili. Co ty mówisz, widzę? Sąsiad znowu. Alvin, to przybłęda. Nie daj się z... Witaj, przystojny nieznajomy. To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem. Lubię przyjezdnych. Taki jeden zawsze obsypywał mnie kwiatami. Oho! Tulipany. Takie jak od mojego ukochanego. Powtarzał, że jestem najpiękniejsza. Uważasz, że jestem ładna? O kurde. Chodźmy przyjemne miejsce. Chodźmy w jakieś przyjemniejsze miejsce. Opowiem ci, jaka jesteś ładna. Ale Ez. Nie, ale to jest Geralt, on ma urok. Urok osobisty. Co to jest za karta? Ja pogram w grę dla dzieci przecież. Dziękuję. Piękne kwiaty. Ale moimi ulubionymi zawsze były tulipany. Przypominają mi upojne chwile. No dałem. Widziałaś je gdzieś ostatnio? Na pewno kwitły u jednej z gospodyń na podgrodziu. Aha, czyli minus 20. No dobra, ale karta jest tu git. To worf. Czekajcie, jeszcze głowy bym sprzedał. A to potem. Gdzie biegniesz? Trzymać te dzieci bliżej, bud. Bo biegają luzem. Nie, to nie może. Tak, Quinto, no. Mów szybko. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. I jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Rozpadający. Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag.
Kurde, i znowu biec trzeba będzie do tamtego, żeby o pieniądze. Dobra, zrobimy. No, no jeszcze 4Z tu. Woda święcona, czy tam wino. O, o kurde, ja pierdziele ty. Ten władca pierścieni. Pamiętasz mnie, biały wilku? Pamiętam, ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest. Ty, ma znaczenie co wybiorę? Mów czego chcesz albo znikaj. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Endranwa, suwle o tufle. Pory pane, to jest... Ty drwisz z przeznaczenia. Ej, co jest? Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają przez ciebie. To nie moja wi... Kurde, co ty w dupę? Ja pierdziele, ty! Szczątki? Ja pierdziele, ale OP! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, pochowany to luj. Pójdę najpierw oddać, a potem pogadam z wielebnym. Jak worst ending? Co worst ending? Co ty pieprzysz, ty? Nie chcę niebieskiego. Ja chcę 3 czerwone. A niebieski co miał? Bo to jakieś, jak się połączy, to jest coś innego, ta? Co tam niebieski dawał? Wszystkie poboczne mam? Chyba ta, nie wiem. Pierwszy raz gram, jak coś ominę, to luj. To w takim razie kanonicznie ominąłem. Do znaków, a? Luj z tymi znakami. Chociaż są mocne, to prawda. To Igni jest mocny. O. Dobra, luj. Idźmy do tego handlarza, da 200, będziemy mieli akurat się z Zoltanem pyknie partyjkę i można iść dalej. Nie no, jak chcę 3 czerwone mieć, to jak mogę mieć złom?
Trzy czerwone to trzy czerwone, nie? Wszystko na czerwone daje, git. Wszyscy pogłupieli. Otwieraj. Handlarza tu nie ma, w środku jest. Nakryta jest niebieski? Jakieś wieści? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż... W takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak. Ty śmieciu. Nie, naprawdę, zabijam go. Chciał mnie oszukać na 200. Zabijam go, widzowie, iluj. Jakie... Masz coś tam jeszcze? Nie. Diament sprzedać? Kurde, 6 dyszek, ale nie wiem, czy mi się przyda. Ty, chyba że się z diamentu robi ten miał. To bym zrobił. Geralt? Dobra, szybka partyjka, widzowie, przed wielebnym. Zapraszam. Trzy czwóreczki na start. Coś pięknego, Boże. Dwie szóstki. O Boże. Nie, dobra, najmocniejsi. Tak będzie musiał rolować. Jedna czwóreczka, proszę. Widzu, nie musisz mi pisać zostaw na coś tam, tylko ja się spytałem, czy zostawić. Napisz po prostu zostaw. Ok, dzięki. Albo nie. Ale ja i tak zostawię, bo nie potrzebuję pieniędzy. W sensie wiadomo, chcę. Ja chcę być milionerem. Ale... Dobra, nice. No, Zoltan opieprzony na 160, czy tam ile? Chciałbym. Bywa. Ty, jak już tu jestem, to jeszcze wejdę do niej. Sprzedam głowy i można iść. Będzie zagadka? Tak, będzie, bo ci zaraz zapieprzę. Nie pisz na co, nie musisz w dupę spoilerować gry. Przy okazji. Tylko odpowiedz na pytanie, nie? Ja się pytam, czy zostawić, czy się przyda. Jedną głowę został. Oj, widzisz, to mi się podoba. Widzowie piszą, żeby zostawić głowę na wszelki. Mogę zostawić, nie? Dzięki, widzowie, dzięki. A właśnie, mamy level chyba, nie? To może go dobijmy. Czego chcesz? Przedaj wszystko. Dobra. Igni. Igni. Police. Na podpalenie szansa. Dobra, wpieprzyłem wszystkie punkty w Igni. No nie wiem. Jestem zielarzem, no. Znaczy nie wiem, no jestem uzależniony od zbierania, no. Znaczy nie no, widzowie mogą ostrzec, żebym zostawił sobie jakiś item na poziomie, może kiedyś przydać. Tylko żeby nie pisać na co konkretnie, no bo to jest bez sensu. Tak jak widz gadał, że mi zagadywał wieśniaków, się okazało, że jeden
jest dłużny 100 dla Geralta i widzisz, widz nie musiał pisać tego, tylko dał podpowiedź, nie? Żeby zagadywać i tyle. Geralt ma mag ognia. Tu jest znak Igni. Kurde, ale OP jest to Igni. Teraz 30% mocniejsze. I jeszcze podpala. Przynajmniej jakaś szansa, nie wiem jaka. I zobaczymy ile to bije. Pewnie jakieś tiki wchodzą, nie? Dobra, idziemy do Wielebnego. Damy 2 questy chyba dla niego. W remake'u nie, ma nie być kart? Będą filmiki, Susi. Jak nie urok, to sraczka albo kurde, ale fajny ten Wiedźmin jedyneczka, ty spory pane. Pieprzamy się do Wielebnego. Jeszcze zobaczę na pewno, czy nie ma nic. No. Gdzie to? Jestem strasznym stworem lataczem. Wielebny zarządził daninę na następne kapliczki wiecznego ognia. Kiedy wreszcie zakon przyśle obiecaną pomoc? Mów szybko. Dobra, to najpierw. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Zapłaci? Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, Wiedźminie. To mój warunek. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, Wiedźmin. Jak zabrać mieszkańców? Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka Salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z Salamandry. Co? Kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf. Co? Powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Dobra. Wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Jedną jaskółkę mamy, wystarczy. Kurde, obawiam się, że nie. Oznaczyło nam questa? Ta. Nie, nie oznaczyło. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!